zabójcy ukrywają się pod samym nosem policji. Ale przeciętny morderca nie jest geniuszem zła. Myśli, że popełnił zbrodnię doskonałą. Tymczasem pogrążają go głupie błędy. Bestie w ludzkiej skórze. Skorpion. Gdańsk, rok 1983. Od 8 lat w okolicy grasuje seryjny zabójca na tle seksualnym o pseudonimie Skorpion. Jolanta, 19-letnia krawcowa, wraca do domu. Będzie 20. ofiarą mordercy. Doszedł do tej dziewczyny, proponując jej, żeby się z nim pokochała. Jolanta odmawia i próbuje uciec. Pobiegł za nią. Około 200-300 metrów zaatakował ją. Powaliwszy ofiarę na ziemię, wraca po jej torebkę. Po chwili znów do niej dopada i brutalnie morduje. Rozbija jej czaszkę, zadając jej 15, 14 czy 15 uderzeń tym ciężkim, 1,5-kilogramowym młotkiem, kompletnie tą młodą dziewczynę masakrując. Jest to niezwykle brutalne morderstwo. Ściągnął odzież no i zaczął zaspokajać się, wkładając tam palce do pochwy, onanizując się. Zwłoki Jolanty znajduje nazajutrz właściciel posesji. Seryjny zabójca jest na wolności i może znów uderzyć. Aby do tego nie doszło, powołana zostaje grupa specjalna Skorpion. Głównym śledczym w sprawie jest Andrzej Gawryś. Zespół wkrótce odkrywa metodę działania zabójcy. Atakował znienacka. Uderzał skutecznie w zasadzie, po jego działaniu zostawała ofiara, a on po cichu, niezaobserwowany przez nikogo, oddalał się z miejsca zdarzenia. Stąd takie działanie jak gdyby skryte, jak gdyby Skorpiona i stąd nazwa Skorpion. Mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym sprawcą atakującym na tle seksualnym kobiety. Grupą dowodzi Stefan Chrzanowski. Nie dokonał czynów typu gwałt, prawda, odbycia stosunku. Zabawiał się po prostu narządami kobiecymi, prawda. Obnażał kobiety od dołu prawda, i tam się tam zabawiał w ten sposób. Zabójca jest na wolności. Wśród mieszkańców Gdańska i okolicznych wsi panuje przerażenie. Po swoje żony wracające z pracy wychodzili mężowie, prawda? Po córki wracające ze szkoły wychodzili ojcowie. Zbigniew Żukowski jest dziennikarzem kryminalnym z lokalnej gazety. Absolutna psychoza. Ludzie się po prostu panicznie bali, gdzie znowu uderzy Skorpion. Trzeba jedno powiedzieć, że Skorpion nie zostawiał za wielu śladów. On był bardzo dla tej grupy specjalnej trudnym przeciwnikiem. Ale w marcu 1983 roku Skorpion popełnia błąd, który doprowadzi milicję pod jego drzwi. Do czynienia
moim zdaniem bardzo istotną w istotnej sprawie, która przyczyniła się jak gdyby do wykrycia, do zatrzymania, do ustalenia sprawcy. Jedzie skradzionym Żukiem z góry do Dąbrówki, gdy dostrzega w oknie domu 25-letnią Wiesławę. Czeka, aż ta wyjdzie do pracy. Uderza w nią samochodem. Potrącił ją na tyle, żeby ona wpadła do przydrożnego rowu. Bierze nieprzytomną kobietę na ręce i wrzuca na tył auta. Wywozi ją na leśną drogę i wykorzystuje seksualnie. Uderzył ją parę razy w głowę, przewróciła się, więc przystąpił do zaspokajania swoich potrzeb, nie? Zabawiał się z nią. Kiedy się zadowolił, prawda, wsiadł do samochodu, odjechał, chciał zawrócić, no i wjechał na pole. Rozmoknięte, no i nie mógł wyjechać stamtąd, więc zostawił samochód. Wiesława cudem wychodzi żywa z napaści. Gdy milicja przyjeżdża na miejsce zdarzenia, odnajduje samochód zakopany w błocie. Ciąg niezwykłych powiązań i dowód w postaci świńskich odchodów znalezionych w Żuku doprowadza milicjantów do 37-letniego Pawła Tuchlina, rolnika i elektryka. Skorpiona. Andrzej Gawryś aresztuje go w jego gospodarstwie i zabiera na przesłuchanie. W trakcie tego przesłuchania przyznał się do dokonania najpierw jednego zabójstwa, później usiłowania zabójstwa, to znaczy ostatnich zdarzeń. Po 8 latach słynny Skorpion nareszcie trafia za kratki. W obliczu licznych obciążających dowodów odnalezionych we własnym domu, Tuchlin przyznaje się do 9 zabójstw i 11 usiłowań. Jest jednak zaskoczony, że zabił tyle kobiet. Twierdzi, że gdy je zostawiał, były jeszcze ciepłe. Jego głównym celem nie było zabójstwo, lecz spełnienie swych pragnień, zrealizowanie fantazji. Zdominowanie ofiar było konieczne do zaspokojenia owych żądz. To, czy kobiety były żywe czy martwe, początkowo nie miało dla niego znaczenia. Aby poznać szczegóły zdarzeń, milicja zabiera Tuchlina na miejsce zbrodni. W każdym z nich Skorpion ponownie odtwarza ataki. Jakimś zwierzęciem, żeby w ten sposób postępować. Bez żadnych oporów walić w głowę kilkakrotnie młotkiem, to przecież jest coś potwornego. A tak działo. Dla zaspokojenia swojej chuci, czy jak to ona mówi, swoich pieszczot zabaw. To jest potworne. On się specjalnie nie przejmował. Po prostu był zimnym, takim spokojnym, zimnym draniem. Pojawia się wątpliwość, czy sprawca tak brutalnych napaści jest osobą poczytalną. Ma to ocenić zespół biegłych. Eksperci odkrywają, że Skorpionem kierują perwersyjne pragnienia seksualne, wywodzące się jeszcze z dzieciństwa. W latach 1975-1983
Seryjny zabójca na tle seksualnym Paweł Tuchlin napada 20 kobiet. Dziewięć morduje. 31 maja 1983 roku zostaje aresztowany. 8 lat po pierwszym ataku wreszcie trafia za kratki. Jego konstrukcję psychiczną badają biegli. Więc myśmy zdawali sobie z tego sprawę, że od naszej opinii zależy to, czy w stosunku do niego zostanie orzeczona kara śmierci i czy zostanie ona wykonana. Zespołem psychiatrów kieruje Jerzy Pobocha. Aby poznać źródło tak potwornych zbrodni, biegli muszą się cofnąć do dzieciństwa Skorpiona. Ten rys życiorysu Tuchlina jest niezwykle ważny, ponieważ wyjaśnia on nam właściwie genezę tego jego przestępczości, tych zabójstw i takiego właśnie wykorzystywania kobiet. Paweł Tuchlin przychodzi na świat w roku 1946 we wsi Góra, niedaleko Gdańska. Jego ojciec jest alkoholikiem. Bez litości znęca się nad synem. Ojciec go bił. Bezwzględnie lał go, po prostu tłukł go i on się coraz bardziej w sobie zamykał. A im większe lanie dostawał, no to tym bardziej był taki niechętny do kontaktów z innymi ludźmi. W przypadku Skorpiona dojrzewanie w takim środowisku mogło spowodować, wywołać u niego zmiany psychiczne czy zmiany osobowościowe, które później skutkowały niezwykłą agresywnością w życiu dorosłym. Przemoc, której doświadcza w dzieciństwie, odegra kluczową rolę w jego przestępczej przyszłości. Być może to z powodu znęcania się, nastoletni Tuchlin wciąż moczy się w nocy. Przyczyny, dla których dochodzi do moczenia nocnego, tak zwanego, związane są bardzo często ze stresem czy niepokojem. Tak jednak było w przypadku Pawła Tuchlina, który z dostępnych nam danych moczył się podobno aż do 15 czy 16 roku życia, co zdecydowanie przekracza wszystkie znane i dopuszczalne normy. Ta informacja była powszechnie znana w jego wsi i dziewczęta wyśmiewały się z niego. Gdzieś mi tam pojawia się w pamięci nawet takie zdanie, które on powiedział, że dziewczyny nie chciały się tam z nim umawiać, z nim chodzić, bo mówią, że on brzydko pachnie moczem. Gdy wchodzi w wiek nastoletni, zaczyna śledzić kobiety i je podglądać. To początki seksualnych perwersji, które z biegiem czasu doprowadzą do morderstw. On był podglądaczem kobiet. No, robił to po prostu zgodnie z powiedzeniem, potrzeba jest matką wynalazków. Miał potrzebę kontaktu z kobietami, praktycznie one były niemożliwe, bo to w związku z tym znalazł formę zastępczą. Nie bezpośrednio, pośrednio z odległości, ale ten kontakt przynajmniej wzrokowy miał. U Tuchlina zaczyna się rozwijać zaburzenie osobowości określane w kryminologii mianem parafilii. Parafilia oznacza obok miłości. Innymi słowy, człowiek czerpie seksualną satysfakcję z czegoś, co nie jest normalne ani akceptowane. Parafilia u Tuchlina przejawiała się w jego zamiłowaniu do podglądactwa i publicznego obnażania. Poza tym podniecała go wizja zupełnie pasywnej, nieprzytomnej kobiety. W
wieku 18 lat wyjeżdża z rodzinnej góry i zamieszkuje w oddalonym o 60 km Gdańsku. Uczy się elektryki i budowlanki. W 1973 żeni się i rodzi mu się dziecko. Odtąd mógłby wieść normalne życie. Niestety jego nietypowe preferencje seksualne nie znajdowały zaspokojenia. Małżeństwo okazuje się porażką. Po 2 latach para bierze rozwód. W roku 1975 perwersyjne fantazje zaczynają pochłaniać go bez reszty. Skorpion musi zacząć je realizować. Szykuje się do pierwszego ataku. W pewnym momencie coś się w jego osobowości zmieniło. Jego preferencje seksualne zaczęły brać górę. Miał silne potrzeby, nad którymi przestawał panować. Niestety jego psychopatyczne cechy okazały się niebezpieczne dla społeczeństwa. Gdy poczuł, że pragnie czegoś więcej, uznał, że nic go nie ogranicza. Taki jak gdyby generalny plan on miał w myślach, w głowie. Musi to być samotna kobieta, miejsce musi być bezpieczne, w tym sensie, że nie ma tam wokół jakichś innych ludzi, a więc chodziło o to, żeby działać skutecznie i bezpiecznie. Mówił o swych atakach jak o polowaniach. Uwielbiał adrenalinę związaną z pościgiem. Chciał wytropić przypadkową ofiarę i powalić ją na ziemię jak zwierzynę. Trzydziestego października 1975 roku po raz pierwszy wyrusza na łowy. Napada 21-letnią Danutę, uderzając ją młotkiem w tył głowy. Następnie spełnia swoje chore fantazje. W podobny sposób atakuje przez kolejnych 8 lat. Coś go jakaś siła wewnętrzna, prawda, wyciągnęła, wypchała na tę ulicę i zasmakował. A jak już zasmakował po tym pierwszym napadzie, to wiedział, że będą następne, prawda, bo mu się to najwyraźniej spodobało. To, co kiedyś było dla niego nieosiągalne, można uzyskać w prosty sposób. Jako dorastający chłopak obserwował rolników ogłuszających młotkiem zwierzęta. To brutalna, ale skuteczna metoda, zwłaszcza zastosowana do ludzi. Myśmy to określali narkoza młotkowa. Więc on po prostu wprawiał je w stan śpiączki. Natychmiast. Między październikiem 75 a lutym 76 atakuje 3 kobiety. Ataki ustają, gdy zostaje oskarżony o kradzież w miejscu pracy. Trafia na 3 lata do więzienia. Ale władze nie są świadome jego brutalnych napadów. W 1979 znów może polować. 9 listopada wychodzi na łowy z młotkiem zawiniętym w kawałek materiału. Jak wyjaśnił później Paweł Tuchlin, że jak wkładał zapasek, no to metal był zimny i go chłodziło
w brzuch, więc owinął sobie, żeby powiedzmy większy komfort mieć, żeby nie było zimno mu w brzuch. Nad rzeką Radunią zabija 21-letnią Irenę, uderzając ją młotkiem w głowę. Kobieta jest jego czwartą ofiarą. Tak jak w przypadku poprzednich kobiet, Skorpion nie dokonuje gwałtu. Potrzeba takiego oglądania była u niego dominująca, natomiast nie potrzeba odbywania stosunku seksualnego. Nie uprawiał seksu z ofiarami. Podniecała go masturbacja nad rozebranymi, nieruchomymi kobietami. Dla niego to wyobrażenie kobiety, widok kobiety, ale również zapach kobiety był niezwykle ważny. On opowiadał, że w czasie tam któregoś z tych kontaktów z kobietą wkładał jej palce do pochwy i później specjalnie nie mył tej ręki przez 2 tygodnie, żeby móc to wąchać i delektować się tym. Tuchlin zbiega z miejsca zbrodni. Próbuje przejść na drugi brzeg rzeki, ale jest zbyt szeroka. Niechcący upuszcza młotek. Milicja znajduje narzędzie zbrodni leżące w płytkiej wodzie. Młotek na metalowej części miał wytłoczone ZNTK, czyli Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, które mieściły się w Gdańsku. I tenże młotek został z tych zakładów wyniesiony. Milicjanci otrzymują listę pracowników, którzy mają dostęp do podobnych młotków. Tuchlin również pracuje w ZNTK. Ale jego nazwiska nie ma w rejestrze. Nie było jego na wykazie. Gdyby pojawił się, być może, że po tym zabójstwie już by został ustalony Tuchlin. Tak się jednak nie stało. Milicjanci dowiadują się, że w okolicy poluje się na wodne szczury za pomocą owiniętych materiałem młotków, tak aby nie zniszczyć futra. Uznają, że młotek nie jest poszukiwanym narzędziem zbrodni. Pawłowi Tuchlinowi znów udaje się przechytrzyć organy ścigania. W chaosie przełomu społeczno-politycznego 4 ataki z użyciem młotka nie zostają powiązane. To trzeba, powiedzmy, osadzić te zdarzenia w realiach historycznych, jakie wówczas były. Był to okres stanu wojennego. Milicja, może inne czynności poszukiwawcze, powiedzmy, dysydentów ukrywających się były istotniejsze. Skorpion wciąż pozostaje bezkarny. Zostawia niewiele śladów. To, do czego jest zdolny tuż po zabójstwie, napawa przerażeniem. We wrześniu 1980 roku Skorpion zabija 21-letnią Cecylię, po czym rozładowuje seksualne napięcie. Następnie, jak zawsze, przeszukuje torebkę ofiary w poszukiwaniu trofeów.
Masturbacja była jego największą nagrodą, ważniejszą od samego zabijania. Po wszystkim przeszukiwał rzeczy ofiary, jakby był na zakupach, i zabierał to, co wpadło mu w oko. Bardzo charakterystyczne dla wielu sprawców jest to, że oni zabierają swoim ofiarom jakieś drobne przedmioty, traktują to jako pamiątki z miejsca zdarzenia, przypominające im o dokonanej zbrodni, pozwalające na fantazjowaniu i wspominaniu tych czynów. Natomiast często właśnie odnoszą się do tych przedmiotów, nazywając je trofeami, tak jak trofea myśliwskie. Owego wieczoru znajduje coś do jedzenia i pożywia się nad ciałem. Mógł spokojnie jeść, podczas gdy leżąca obok ofiara umierała lub była już martwa. On nie miał żadnych wyrzutów sumienia, że się tam tym w ogóle nie przejmował. Po prostu napadł, zmęczył się, no to zjadł, prawda? Był zupełnie niewzruszony. Cierpienie, jakie zadawał ofiarom, a nawet ich śmierć, nie robiły na nim żadnego wrażenia. W 1980 roku żeni się ponownie, tym razem z Reginą. Przenoszą się do góry rodzinnej wsi Tuchlina. Rodzi się dziecko. Tuchlin jest to typowy taki przykład tego zabójcy seksualnego, o którym kryminolodzy mówią, że to są ludzie o dwóch twarzach. On w życiu rodzinnym postrzegany był jako człowiek spokojny, był troskliwy, serdeczny. Żona jego oczywiście nie podejrzewała, że on może być zdolny do takich czynów. Natomiast w sytuacji tego, kiedy polował na kobiety, był bezwzględny, szybki, precyzyjny, skuteczny. Nowy związek nie powstrzymuje Tuchlina przed dalszymi atakami. Zanim zostanie złapany, zabije jeszcze 6 kobiet. Grudzień 1982 roku. Paweł Tuchlin, seryjny zabójca na tle seksualnym, wciąż atakuje kobiety w okolicach Gdańska. Napadł już 15, z czego brutalnie zamordował 7. Milicja nie dostrzega związku między atakami. Wkrótce się to zmieni. Wydaje mi się, przełomowym zdarzeniem było zabójstwo kobiety w Skarszewach. Paweł Tuchlin był gdzieś w restauracji, gdzie wypił 100 budki. No, chodził po mieście tym Skarszewy, szukając jakiejś okazji do zaatakowania kobiety i zaspokojenia swojego popędu. Tego wieczoru na ulicy Skarszewskiej Tuchlin morduje 23-letnią pracownicę fabryki Bożenę. To już 8 ofiara w ciągu zaledwie 3 lat. Wtedy do decydentów dotarła chyba świadomość, że działa morderca, który atakuje kobiety, o którym my sygnalizowaliśmy wcześniej, ale te informacje, nie wiem z jakich względów, nie przebiły się do decydentów. Na początku roku 1983 milicja powołuje grupę specjalną Skorpion. To jest jedno, że gdyby wcześniej grupa powstała, być może, że zaoszczędzono by cierpień kilku kobietom. Zespół bierze się do pracy. Liczy, że czas gra na jego korzyść. Były takie przerwy, powiedzmy dłuższe, gdzie nie atakował od 75 roku. Po tym zabójstwie w Skarszewach zakładaliśmy się, że może
da sobie spokój na jakiś czas. No ale to tak nie jest. Zaledwie 11 dni po utworzeniu grupy Tuchlin znów wyrusza na łowy. Jego celem okazuje się 19-letnia Ewa ze wsi Rytel. Wyciągnął z zapaska młotek, uderzył parę razy w głowę. Zaspokoił się w tym sensie, że nastąpił wytrysk. Znów bierze na pamiątkę trofeum. Moment ataku świadczy o zmianie sposobu działania sprawcy. Okresy między napadami skracają się. Zabójca atakuje coraz częściej. Zaczęły następować takie jedne niemalże nie po drugim. Zaczęło się ciśnienie, że jednak musimy robić szybko, maksymalnie sprężyć się, żeby... No bo nie wiadomo, czy nie zaatakuje kolejny raz. Zwiększenie natężenia ataków mogło wynikać z faktu, że Tuchlin czuł się swobodnie na dobrze znanym terenie. Ewa cudem wychodzi z ataku żywa. Z trudem wstaje, by szukać pomocy. Opowiada grupie Skorpion wszystko, co pamięta na temat napastnika. Dzięki jej zeznaniom i wspomnieniom innych świadków, zespół sporządza portret pamięciowy zabójcy. Takich portretów pamięciowych, o ile pamiętam, chyba ze trzy były trzy czy cztery nawet, sporządzone przez rysownika. Portrety pamięciowe były mocno rozbieżne czasami. Dlatego, że żadna z ofiar nie widziała na dobrą sprawę sprawcy ataku. Miał pociągłą twarz, szczupły, wprost chudy, wystające kości policzkowe, prawda? Taki posępny raczej był. Faktycznie, poza tym ogólnymi zarysami, że powiedzmy szczupła twarz, pociągła, to inne elementy w tych rysopisach się nie zgadzały. Poza portretami milicja ma niewiele punktów zaczepienia. Nieco informacji dostarczają odciski butów sprawcy i specyfika ataków. No, wiedzieliśmy, że to musi być w miarę młody człowiek, wysportowany, w miarę silny i mierzący gdzieś 1,75 m, 1,80 m. Tuchlin nie był takim prymitywnym zabójcą, który nazostawiał tam śladów, prawda, i nie ma problemu, żeby go namierzyć. Bardzo to ci ludzie z grupy specjalnej przeżywali. Więc po prostu siedzimy i tak naprawdę czekamy na następną ofiarę. Dopiero jak będzie następna ofiara, może będzie trochę innych materiałów, nowych materiałów dowodowych i można będzie wytypować sprawcę. Nie muszą długo czekać. 28 lutego 1983 roku Tuchlin popełnia zadziwiające przestępstwo. Kradnie cztery prosiaki z pobliskiego gospodarstwa. Następnego dnia, 1 marca, jadąc kradzionym żukiem, spostrzega kolejną potencjalną ofiarę. Tam Tuchlin zmienił sposób działania. Po raz pierwszy wykorzystuje auto podczas ataku. Wciąga nieprzytomną Wiesławę do samochodu i wywozi na odludzie. Zaspokoiwszy swe żądze, próbuje odjechać. Auto jednak zakopuje się w błocie. Tuchlin musi je porzucić i uciekać pieszo.
Podczas przeszukania Żuka milicjanci natrafiają na coś zaskakującego. Świńskie odchody. Dzięki nim mogą powiązać samochód z kradzieżą prosiaków. Odciski opon na miejscu kradzieży świniaków i tego samochodu były identyczne. Skorpion zostawił dwie ważne wskazówki. Kiedy wiedzieliśmy, że sprawca najprawdopodobniej ma u siebie świnie, a więc że na pewno nie mieszka w centrum miasta. Wiadomo również, że zabójca dokonuje kradzieży i umie odpalić samochód bez kluczyka. Tuchlin ofiarowuje prosiaki swojej żonie, tak jak część trofeów skradzionych ofiarą. Ale do jego schwytania doprowadzi inna kradzież. Potrzebny mu parnik był do tego, żeby przygotowywać karmę. Tuchlin kradnie sąsiadowi parnik i przynosi go do domu. Zakablował sąsiad, że ten mu ukradł. Milicjanci sporządzają protokół. Kradzież parnika okaże się dla Skorpiona zgubna. W marcu 1983 roku Paweł Tuchlin potrącił kradzionym autem 25-letnią Wiesławę. Funkcjonariusze znaleźli w samochodzie świńskie odchody, ślad, który powiązał zabójcę z kradzieżą czterech prosiaków. Teraz zgłoszono kradzież parnika. Poszkodowany oskarża swojego sąsiada. Milicjanci spisują protokół i zaczynają się przyglądać Tuchlinowi. W siedzibie grupy specjalnej Skorpion jedna z funkcjonariuszek dostrzega dokument i zaczyna kojarzyć fakty. Pani, która prawda, przeglądała te wszystkie napływające informacje, zobaczyła, że coś takiego jest, a wiedziała, że były tam kradzież świń i tak dalej, więc skojarzyła, mówi, zobaczcie, przyjrzyjcie się temu facetowi, bo być może to może być wasz sprawca. Milicja sprawdza, czy 37-letni Tuchlin był już notowany. Okazuje się, że tak, za kradzież. Jego twarz pod pewnymi względami zgadza się z portretami pamięciowymi. Główny śledczy Andrzej Gawryś udaje się do domu Tuchlina. 31 maja 1983 roku wraz z grupą, trzema samochodami przyjechaliśmy w to miejsce, pod ten budynek z zamiarem zatrzymania Pawła Tuchlina. No, chodziliśmy tutaj przez tą bramę tu i trochę nie było tego ogrodzenia siatki, nie było w ogóle ogrodzenia. W momencie, kiedy funkcjonariusze wjechali tam na podwórko, to on był przekonany, że chodzi o kradzież tych parników. Przebrał się, wziął dowód osobisty ze sobą. Nie, ale jestem gotowy. Spokojnie po prostu stały nałożone kajdanki do samochodu wprowadzony i samochód odjechał. Tak banalnie, jak to tylko możliwe. Przebywałem może z 15 minut i po prostu odjechaliśmy, zabierając Tuchlina ze sobą. Funkcjonariusze przeszukują gospodarstwo.
znajdują młotek ze śladami ludzkiej krwi. Odkrywają też obrączki i zegarki skradzione ofiarom. Na komendzie Gawryś przesłuchuje Tuchlina. Zapytałem go, powiedziałem mu, czy mógłby wyjaśnić, skąd obrączki są w jego domu i czyje to są obrączki. Spuścił głowę. Złapał oddech jeden, drugi. Pytanie, no mów. Krok po kroku zaczął mówić. Milicja przyznaje, że to dzięki nieostrożności sprawcy wpadła na jego trop. Jeżeli on by nie ukradł padników, to nie byłoby wiadomości. Zazwyczaj sprawca wpada popełniając błędy, prawda? Bo nie ma idealnych przestępstw. To działanie jak gdyby złodziejskie Tuchlina pomogło nam w jego ustaleniu. Zespół biegłych psychiatrów otrzymuje za zadanie przesłuchać Tuchlina. Przez 3 miesiące biegli analizują jego przeszłość, próbując orzec, czy jest osobą poczytalną. Myśmy opiniowali zgodnie z zasadą, że należy ustalić nie tylko, co sprawca mówi o czynie, ale co czyn, jego okoliczności, przebieg, sposób działania mówi o sprawcy. Milicja zabiera Tuchlina na miejsca zbrodni, aby zebrać więcej dowodów. Tam przeprowadzane są rekonstrukcje wydarzeń. Sprawca pokazywał dokładnie, jak postępował z ofiarami. Pokazywał to między innymi na pozorantce. To była pozorantką młoda milicjantka. Parę razy widziałem, jak ta młoda dziewczyna, pozorantka, po prostu kuli się cała. Oczy zamyka. Tak bała się, mimo że przecież to była wizja lokalna, a on miał kajdanki na rękach. Tuchlin prezentuje swoje perwersyjne zachowania na manekinie. Wygląda, jakby się dobrze bawił. Żartuje. Tuchlin tam klęczał przy tym manekinie. Zwrócił się do prokuratora słowami takimi, że panie prokuratorze, lepiej by szło mi pokazywanie, demonstrowanie, gdyby zamiast tego manekina była na przykład ta pani. I wskazał na taką blondynkę. To mówi, że łatwiej by mu się podemonstrowało. Podczas jednej z rekonstrukcji dziennikarze pytają Skorpiona, co by zrobił, gdyby wyszedł na wolność. A on głowę podniósł, bo siedział tak z głową opuszczoną na kolana, głowę podniósł, popatrzył tak spod ełba i z lekkim uśmieszkiem powiedział, powolutku cedząc słowo, zapolowałbym. To znaczy, że gdyby tylko miał okazję, to by znowu zabijał. Nawet w areszcie nie potrafił powstrzymać swych seksualnych pragnień. W czasie pobytu u nas z chleba zrobił narządy płciowe żeńskie, po to, żeby móc się nimi podniecać. One nawet miały włosy, ale świadczyło o tym, jaką dużą miał potrzebę oglądania. Więc nawet w warunkach więziennych postanowił namiastkę tego, co realizował w rzeczywistości, chociaż sobie zrobić. Psychiatrzy orzekają, że Tuchlin jest poczytalny i może stanąć przed sądem. Był wśród osób, które można uznać za normalnych i prezentował sobą pewien wariant normalności. Paweł Tuchlin zostaje uznany za winnego 9 zabójstw i 11 usiłowań. Trzeba pamiętać o tym, że najniebezpieczniejszym zwierzęciem to jest człowiek, czyli największym drapieżnikiem wśród zwierząt to jest właśnie człowiek. Sąd skazuje go na śmierć przez powieszenie. Tuchlin jest przedostatnią osobą w Polsce, która otrzyma taki wyrok. Egzekucja ma miejsce 25 maja 1987 roku.
Tekst Magdalena Felczak. Czytał Andrzej Leszczyński.